Praise the Lord. Chwalmy Pana. When we say praise the Lord, it's now and forever. Kiedy mówimy chwalmy Pana, to jest teraz i na wieki. To odpowiadajcie teraz i na wieki. Today we amidst everything we have gone through. Przez wszystko, co przechodzimy. We are celebrating the exaltation of the cross of Jesus Christ. To celebrujemy zwycięstwo krzyża Jezusa Chrystusa. And at the same time, i w tym samym czasie, we are also entering into what Jesus said to his disciples. I także w tym samym czasie wchodzimy w to, co Jezus powiedział swoim uczniom. You will carry your cross and follow me. Weźmiesz swój krzyż i pójdziesz za mną. And it will be good to look into every situation you and I have gone through. I dobrze jest spojrzeć na każdą sytuację, przez którą ty i ja przeszliśmy. Jesus came to teach us how to pass through this world. Jezus naucza nas, jak przejść przez ten świat. This world became biting because we agreed with the spirit that was not good. Ten świat zaczyna nas tak kąsać, ponieważ zgodziliśmy się na ducha, który nie jest Bogiem. But we still celebrate. Ale ciągle czcimy, celebrujemy. In every situation of our lives. W każdej sytuacji naszego życia. The word of God and the Holy Spirit have helped us to continue until now. Słowo Boże i Duch Święty pomagają nam aż do tej chwili. And Jesus said to the people he had already trained and formed. Jezus powiedział do tych, których nauczał i formował. We learn in Mark chapter 3. Mamy to w Mateuszu w rozdziale 3. That he chose them among the crowds of people. Że on ich wybrał spośród tłumu ludzi. And he chose only 12. I wybrał tylko 12. He taught them. Nauczał ich. And after they had qualified. A kiedy byli już wykwalifikowani. He sent them for internship, for practice. Wysłał ich na praktyki. Alone. Samych. And they started healing, they started casting out the devil. Oni zaczęli uzdrawiać, zaczęli wyganiać diabła. When they came back, kiedy powrócili, one was most loved, ten, który najbardziej był umiłowany, he came telling Jesus Christ, przyszedł i powiedział Jezusowi, we saw some people, widzieliśmy ludzi, who are not in our community, którzy nie byli w naszej wspólnocie. They were talking about you and they wanted to cast out the devils. What shall we do? Oni mówili o tobie, wyrzucali złe duchy. Co powinniśmy zrobić? He didn't even wait for Jesus to answer. On w zasadzie nawet nie czekał na to, co Jezus odpowie. Since we have power, odkąd mamy moc, can we go and crush them? Czy możemy pójść i ich zmiażdżyć? Jesus said, a Jezus powiedział, if they are talking about me, jeżeli mówią o mnie, leave them. Pozostawcie ich. Don't crush them. Nie niszczcie ich. And it reminds me also of the ways of God. Więc te drogi pańskie. In the book of Exodus, w Księdze Wyjścia, chapter 23, verse 26. Rozdział 23, werset 26. The Lord tells his people. Pan mówi swojemu ludowi. And he still tells us now. A mówi także do nas teraz. He said the situation is bad. Mówi, że sytuacja, w której są, jest trudna. Będziemy spotykać się z trudnymi rzeczami w naszej podróży. And dear sister, dear brother, a to bracia i siostry, we are celebrating the way of the cross. My obchodzimy, czcimy krzyż. It took a few hours. To zajmuje kilka godzin. But we, his disciples, ale jesteśmy uczniami. Catholic Church. Jesteśmy w Kościele katolickim. It has taken us 20,033 years. Droga krzyżowa zabiera nas 2000 lat do tyłu. Passing through joy, przejdziemy przez radość. But also the cross has never stopped. Ale także krzyż, który ciągle jest obecny. Well, there has been a persecution
after persecution. Były prześladowania po prześladowaniach. But there will be always new life and new life. Ale nieustannie jest nowe życie i nowe życie. There has been always a celebration. Nieustannie jest celebrowanie. And we are strengthened by the words of Jesus Christ. Jesteśmy wzmacniani słowami Jezusa Chrystusa. You will meet difficulties, you will meet persecution. Który mówi, że będą trudności, będą prześladowania. But don't forget, ale nie zapominajcie, that I have already defeated the devil. Że ja już pokonałem diabła. And as you continue overcoming suffering, a kiedy będziecie trwali w cierpieniu, at the end of the day, pod koniec dnia, you will be rejoicing. Rozradujecie się. And it goes, take us back also to the Old Testament. I to zabiera nas do Starego Testamentu. They go crying when they are going into their gardens. Oni szli i płakali. But they come back rejoicing when they see a harvest. Ale wrócili rozradowani swoimi żniwami. So in the book of Exodus. Więc w Księdze Wyjścia. The Lord says to his people. Pan mówi do swojego ludu. And in view of all of us, his people even now. A my także jesteśmy jego ludźmi teraz. You will continue to pray. You will continue to pray. Ty będziesz trwać w modlitwie. And I will heal all your diseases. A ja uzdrowię wszystkie twoje choroby. If you continue to thank me. Jeżeli będziesz mi dziękował. And to praise me. I wychwalał mnie. In your family. W twojej rodzinie. There will be no miscarriages. To nie będzie już w twojej rodzinie poronień. And here some of us might say, but me, I have children already, what miscarriages do I have? Ale ktoś może powiedzieć, ja już mam dzieci, więc o jakie poronienia chodzi? Your programs will not be miscarried. Twoje plany nie będą poronione. Your prayers will not be unheard. Twoje modlitwy nie będą niewysłuchane. If you continue praying with faith and expectant faith, enduring, jeżeli będziesz trwał w modlitwie z oczekującą wiarą, steadfast, fixing your eyes on the one who has created you without you, kiedy skupisz swoje oczy na tym, który ciebie stworzył bez ciebie, the one who has created us in his image, ten, który stworzył nas na swój obraz, if we continue surrendering to him, jeżeli będziemy nieustannie mu się oddawać, carrying our crosses, będziemy nieśli nasze krzyże, dying day by day, umierając dzień po dniu, and rising with him, i zmartwychwstaniemy z nim, we shall not have a miscarried plan. To nasze plany nie będą już poranione. Your business will not be a miscarried. Nasze biznesy, interesy nie będą poronione. Our nations will grow in victory. Nasz naród będzie rósł w zwycięstwie. You will not have abortions. Nie będzie już aborcji. And abortions here does not mean only the children. A aborcja nie oznacza tylko, nie odnosi się tylko do dzieci. Your plans will not be aborted. Nasze plany nie będą abortowane. Nobody will crush you. You will not be sterile. Nikt nie będzie nas miażdżył, nie będzie you nas. You will be productive, spiritually, economically. Ani w sposób ekonomiczny. Children will be born. Nasze dzieci będą się rodzić. In the church. W kościele. And we have seen it up till now. I będziemy to widzieć, widzimy to aż do teraz. It's amazing today. To jest niesamowite dzisiaj. The young people. Młodzi ludzie, whom you think that they are tired of life. O których myślimy, że są już zmęczeni życiem. There are some who have exaggerated and said, I don't want church, I'm tired of church. Bo niektórzy z nich mówią, że już mam dosyć kościoła, chcę wyjść z kościoła. These might be tired of their mothers. To może być takie zmęczenie. Their fathers well doing. Może mogą być zmęczeni swoimi mamami. And we, their fathers and mothers in spiritual life. A my ojcowie i matki duchowi. Political life. W życiu politycznym. The leaders. Liderzy. And people will say, I believe in God. I ludzie, którzy mówią, wierzę w Boga. And the next time they see you doing something wrong. I następną rzeczą, którą oni widzą, to jest to, że robimy coś źle. Why? They have misunderstood us. Dlaczego nas nie rozumieją? They think. Oni myślą. That we have already finished the journey. Że my już dokończyliśmy naszą podróż. In this journey, you have an opposition.
A w tej podróży mamy przeciwników. The bad spirit, te złe duchy, comes, które przychodzą. And wants to move you away from your position. I oni chcą nas usunąć z naszych pozycji. Adam and Eve were put in a position. Adam i Ewa otrzymali swoje they were pozycje. Happy. Byli szczęśliwi. They could talk to God. Mogli rozmawiać z Bogiem. And the devil came and said, hello. A diabeł przyszedł i powiedział, halo. I have some better news for you. Mam dla was lepszą wiadomość. Is it true? Czy to prawda? That if you eat that tree, you are going to receive danger. You receive death. Że jeżeli zjecie z tego drzewa, to będzie otrzymacie niebezpieczeństwo, śmierć. No, God told you lies. Nie, Bóg wam was okłamał. So the devil in this situation has been passing through many ways to dissuade us from being with Jesus Christ, being his disciples, being his followers. Więc diabeł przychodzi pod różnymi postaciami i próbuje nas odciągnąć od tego, abyśmy byli jego apostołami, jego uczniami, abyśmy szli za nim. But your presence and mine here. Ale twoja i moja obecność tutaj is a sign, to jest znak, that the devil, że diabeł został pokonany. We are a sign of hope. Jesteśmy znakami nadziei. That our God reigns. I tego, że Bóg nasz Bóg króluje. Our God reigns. Nasz Bóg our króluje. God reigns. Our God reigns. Our God reigns. Nasz Bóg króluje. Our God reigns. He's higher. On jest najwyższy. Than what we think. Wyższy niż myślimy. And the Lord says, I have made you my apostles. You are my all of us when we are very young. Pan mówi, my wszyscy, kiedy byliśmy jeszcze młodzi. I don't know about you. Nie wiem jak wy. Me. Ja. I was baptized. Byłem ochrzczony. 10 days after my birth. Po 10 dni po urodzeniu. Before I was baptized, I was called a surname. Zanim zostałem ochrzczony. And the surname was Bashobora. Otrzymałem imię, dostałem nazwisko Bashobora. So in this actual grace of my father and my mother. Więc w tym akcie łaski mojej matki i ojca. There was a word already. To już było tam przesłanie, słowo. And it was given to me because my other brothers and sisters had died. My mother had given birth to some other children, but they died one after another. A ponieważ moje wcześniejsze rodzeństwo umierało jedno po drugim. Now quietly. The word of God pierced my grandfather and my grandmother. A wtedy słowo Boże też przenikło tak w cichy sposób spod moich dziadków. And they, you know, the character of what we find in the Bible with Simeon. So my grandfather held me into his hands. I to co czytamy w Biblii o Symeonie, tak mój dziadek trzymał mnie w swoich ramionach. And started singing. I zaczynał śpiewać. Bashobora, this child Bashobora, this child Bashobora. To dziecko Bashobora, to Bashobora. The parents must listen. A rodzice muszą słuchać. And since it was continued, they said, grandfather has called this child Bashobora. I oni stwierdzili, że dziadek nazwał dziecko Bashobora. They can manage now. Their child will not die. They can oni manage. Mogą. They are able. Bashobora w języku afrykańskim znaczy oni means. Mogą. To znaczy moje imię. They cannot. They spoke prophetically to my name. Now, to było takie parents. Proroctwo, jeśli chodzi o moje imię. This time, your child will not die. I wtedy moi rodzice usłyszeli, że to dziecko już nie umrze. And now, that was a natural name. I to było teraz takie naturalne imię. Now there is going to be a supernatural birth. A teraz będzie nadprzyrodzone. What name shall we call this boy if he is baptized? Jakie powinniśmy nadać mu imię na chrzcie? And they were looking around. Rozglądali się. They could not get the name. Nie mogli znaleźć imienia. But a passerby, someone passing by, ale ktoś przechodził, came and found them in that situation. I znalazł ich w tej sytuacji. They said, we are looking for the name we can give to this boy. I oni powiedzieli, my szukamy Christian imienia name. Dla tego chłopca, takiego chrześcijańskiego. And my grandfather was called Zechariah. A mój dziadek nazywał się Zachariasz. And my grandmother Elizabeth. A moja mama Elżbieta. They said, moja babcia Elżbieta. Why don't you call him John Baptist?
I powiedzieli, a czemu nie nazywacie go Jan Chrzciciel? So you have a name there. Więc mamy tam imię. Check how God called you by that Christian name. To, jakie zostało imię mi nadane imię chrześcijańskie. It's very important. To jest bardzo ważne. Nowadays people call names which are not Christian. Bo teraz ludzie nie sprawdzają, nie nadają imiona, które nie są chrześcijańskie. Those Christian names are prophetic. A imię chrześcijańskie są bardzo prorockie. Read about your saints. Poczytajcie na temat swoich świętych. And you find some element of what you are called when you are born is in your life up till now. I poczytajcie, może znajdziecie jakieś wspólne elementy do w waszym życiu, jakie oni mieli. Then eventually the church asked us to take our own responsibility. I Kościół of our sins. Mówi, żebyśmy w końcu wzięli odpowiedzialność za własne grzechy. And prepared to get married to Jesus. I abyśmy byli gotowi, aby poślubić Jezusa. Holy Communion. I to jest Komunia Święta. Jesus coming into you. Jezus przychodzi do ciebie. Jesus living in you. Jezus mieszka w tobie. And you moving in him. I ty poruszasz się w nim. And through your lifestyle. I przez twój styl życia. Showing I am a Christian. Pokazuje, że jestem chrześcijaninem. I am living the lifestyle of the one who is in me. Ja żyję stylem życia tego, który jest we mnie. That's why sometimes we find the composition of songs. I dlatego znajdujemy pieśni, które są tworzone. I know. Ja wiem. Jesus is in me. Że Jezus jest we mnie. I know. Ja wiem. Jesus is in me. Że Jezus jest we mnie. I know. Jesus is in me. No matter what, nieważne I know co, ja Jesus wiem, is in me. Że Jezus jest we mnie. At the end of the day, pod koniec dnia, I will sing alleluia. Będę śpiewać alleluia. Jesus is in me. Bo Jezus jest we mnie. And you know, ty wiesz, Jesus is in you. Że Jezus jest w tobie. You know, ty wiesz, Jesus is in you. Że Jezus jest w tobie. You know, Jesus is in you. You will sing alleluia. I będziesz śpiewać Jesus alleluia. Is in you. Jezus jest w tobie. We know. My wiemy. Jesus is in us. Że Jezus jest w nas. We know. Jesus is in us. Że Jezus jest w nas. We know. Jesus is in us. We will sing alleluia. Jesus będziemy is in us. Będziemy śpiewać alleluia, bo Jezus jest w nas. They know. Oni wiedzą. Jesus is in them. Że Jezus jest w nich. They know. Jesus is in them. They will sing alleluia. Jesus is in them. Będą śpiewać alleluja, bo Jezus jest w nich. So this is our novena. To jest nasza nowenna. 9 years from now on. Za 9 lat. To the year 2033. W roku 2033. You too, you will say, I have been through my cross. My mówimy, że przechodzimy but przez krzyż. Going with Jesus Christ. Ale idźmy z Jezusem Chrystusem. Now I can also breathe. I teraz możemy oddychać and say, i powiedzieć, it is finished. Że to już się dokonało. It is time for all of us. To jest czas dla nas wszystkich, not to be lazy, aby nie być leniwym, not to be powerless, bez together, mocy, ale by razem we evangelize. Ewangelizować. So that's what we are starting now. I to właśnie zaczniemy. You're going to move. Będziecie poruszać się. Because when I received first Holy Communion, bo kiedy przyjmujemy pierwszą komunię, it was not easy. Kiedy to nie było łatwe. Why am I talking about this? Czemu teraz o tym mówię? I want you to pass through your journey. Chcę, żebyście przeszli przez swoją podróż. From the very time you are in the mother's womb and up till now. Od momentu, kiedy byliście w łonie waszej matki, aż do teraz. You have gone through many things. Przeszliście przez wiele rzeczy. And God has been your helper. A Bóg był waszym pomocnikiem. Using people. I posługiwał się now ludźmi. Now it is time. A teraz jest czas, to let God use us, aby Bóg posłużył się and nami. We help people to be saved from sin. Abyśmy my pomogli ludziom, aby byli wolni od grzechów. We are the witnesses. My jesteśmy świadkami of God acting, Boga, który we działa, live the lifestyle of Jesus Christ, mający styl życia Jezusa Chrystusa. But not only that, ale nie tylko to. The lifestyle of the Holy Spirit, ale styl życia Ducha Świętego. Helping,
kiedy pomagamy, you are revealing the power of the Holy Spirit, the advocate, the helper. To my wtedy objawiamy moc Ducha Świętego, tego adwokata, pomocnika. When you are praying, kiedy się modlicie, you are an advocate. To jesteście adwokatami. You are pleading against the case that the devil has been inflicting on humanity. Wy jesteście przeciwko temu, tej sprawie diabła, który nas nawiedził. You pray against sickness. Ty modlisz się przeciwko chorobom. You pray against cancer. Przeciwko rakowi. All other sicknesses. Wszelkim innym chorobom. You pray against those who cannot forgive. Przeciw tym, którzy nie potrafią wybaczyć. So you are an advocate. Ty stajesz się adwokatem. Freeing that person from the case. Która uwalnia tą osobę z tego wyroku, jaki diabeł na nią nałożył. That the devil has been putting on her. Nałożył na nią. When you meet people, kiedy spotykacie ludzi, who are suffering from the society is calling them names, kiedy spotykacie ludzi, którzy są przyzywani ze względu na to, what is your work? Jaka jest nasza praca? You pray. Macie się modlić. You become a sign of the Holy Spirit. Macie być znakiem Ducha Świętego. Tangible Holy Spirit in your spirit. Macie w swoim duchu. You pray. Macie się modlić. That that person will be freed from alcohol. Aby ta osoba była wolna od from alkoholu. From sexual morality. Od niemoralności seksualnej. From od sicknesses. Od choroby. From everything that dehumanizes that person. To wszystko, co od człowiecza tego tą osobę. Prayer. Modlitwa brings in the power of the Holy Spirit. Przynosi moc Ducha Świętego. You are the visible sign of the Holy Spirit. Jesteście widzialnym znakiem Ducha Świętego. Prayer modlitwa brings in Jesus Christ, who does all that it costs and makes sure he intercedes to the point of dying for you or sin and mine. Pokazuje Jezusa Chrystusa, który umarł po to, żebyśmy mogli żyć. So our prayer, nasze modlitwy must be compassionate prayer. Muszą być takie pełne pasji. Not sympathy. Nie pełne współczucia. Nowadays people are bringing psychology sympathy. Nie sympatii, teraz takie psychologiczne podejście jest. But even in sympathy, in psychology there is empathy. Ale nawet w psychologii jest empatia. You suffer with that person, but you don't enter that suffering. Ty cierpisz z tą osobą, ale nie wchodzisz w to cierpienie. So we are not here to just only to say, oh, poor person, oh. My nie mamy tylko pójść i powiedzieć, o jaka ty biedna, biedny. You tell him. Mamy mu powiedzieć. This is bad. To jest złe. But I'm not condemning you. Ale ja cię nie potępiam. I pray for you. Ja się za ciebie pomodlę. So we must stop condemning people in our families. Więc musimy przestać potępiać ludzi w naszych rodzinach. Because we are Christians. Bo jesteśmy chrześcijanami. They will know we are Christians by our love. Oni wiedzą, że jesteśmy chrześcijanami przez miłość. They will know we are Christians by our love. Przez naszą miłość wiedzą, że jesteśmy chrześcijanami. We will walk with each other. Będziemy iść razem. By our love. Miłości. We will walk with each other by our love. Będziemy iść razem w miłości. They will know we are Christians by our love. When będą wiedzieć, że jesteśmy chrześcijanami dzięki miłości. Kiedy pójdą do Częstochowy, do Matki Bożej, go singing. Idźcie i śpiewajcie. During summer now, you have got two sticks. Idziecie z jakimiś laskami, to śpiewajcie. The army. To taka armia. A spiritual army against the devil. Duchowa armia przeciwko diabłu. You are a soldier. Jesteście żołnierzami. Appointed by Jesus Christ. Jesteście wybrani przez Jezusa Chrystusa. Not to fight your husband. Nie to, żeby walczyć z mężem. Not to fight your wife. Czy z żoną. Not to fight your children. Czy z dziećmi. To love them unconditionally in the name of Jesus. Ale żeby kochać ich bezwarunkowo w imię Jezusa. Behold, I'm sending you, says the Lord, like sheep. Pan mówi, posyłam was jak owce. When we receive the Holy Communion, kiedy przyjmujecie Komunię Świętą, for you nowadays it is easy. Dla was teraz to jest łatwe. You eat, jecie, and after an hour you come for Holy Communion. A zjecie i po godzinie możecie przyjść po Komunię Świętą. I know I had to wake up very early.
Ja musiałem budzić się bardzo wcześnie rano. At 2 o'clock. Aż o 2:00. To walk 13 miles. Aby przejść 13 mil. Without eating. Bez jedzenia. You are not allowed to drink water. Nie można było pić wody. You are not allowed to swallow saliva. Nawet nie można było połykać śliny. If you swallow saliva, bo jak ją połknąłeś, you cannot receive Holy Communion. To wtedy nie można było przyjąć Komunii Świętej. I was at an age of 7. I miałem wtedy 7 lat. I can see the new culture. Ja widzę tutaj nową kulturę. There is mass. Jest msza. You're not teaching the children that this is a very serious meeting. I nie uczycie swoich dzieci, że to teraz jest bardzo ważne spotkanie. Psychology. Psychologia. There must be spiritual psychology. To ma być duchowa psychologia. Children must come and say, "Mommy and Daddy." Dzieci powinny przyjść, powiedzieć: "Mamo, tato." Have something very important. Mam coś bardzo ważnego. We cannot play now. There is someone very important. His name is Jesus. Nie jest to teraz czas na zabawę, ponieważ jest ktoś teraz bardzo ważny. Tym kimś jest Jezus. Jesus is the psychologist. Nie w sposób... When the parents, Jezus jest psychologiem. When the parents had gone away, had left the children like that, Jesus said, "Bring the children here. I want to bless them." Kiedy rodzice odeszli, Jezus powiedział: "Przyjdź, niech dzieci przyjdą do mnie i ich pobłogosławię." Because blessed are those who have the spirituality of the children. Ponieważ błogosławieni są ci, którzy mają duchowość dziecięcą. Amen. Amen. So the children must learn, and the children learn to be spiritual when they are in the mother's womb. Dzieci muszą się uczyć. One się już uczą takiej duchowości, kiedy są jeszcze w łonie matki. If you are prayerful, your child will experience that prayer. Kiedy jesteś w ciąży i modlisz się, to dziecko doświadcza tej modlitwy. If you sink, jeśli grzeszysz, one day you'll be surprised, to możesz któregoś dnia się zdziwić, that you are driving a car, że jedziesz samochodem, and your daughter is saying, "I heard that song a long time ago. I don't know where." Kiedy będziecie jechać razem samochodem, twoja córka może powiedzieć: "Słyszałam tę piosenkę dawno temu." Today we are saying that the children cannot hear. Dzisiaj się mówi, że dzieci nie słyszą. That's a contradiction to the Bible. To jest przeciwieństwo tego, co mówi Biblia. Luke chapter Łukasz, one. Rozdział pierwszy. What do we read? Co tam czytamy? That when Jesus Christ had come by the power of the Holy Spirit into this girl, Maria. Że kiedy przyszedł Bóg w mocy Ducha Świętego do tej dziewczyny Maria, Maryi, went to offer her child. I Maryja chciała oferować swoje dziecko. Following the law of God. Aby iść słuchać słowa Bożego. She found zgodnie z prawem Bożym. A man who had been waiting for the salvation of his country. Of his country, not of his family. I spotkała tego człowieka, który Symeona, który czekał na zbawienie. And there was na zbawiciela. A widower. I była tam wdowa. Some widows now say, "I'm not going to church because why did God allow my husband to die? I'm not going to church." A teraz niektóre wdowy mówią: "Ja już nie będę chodzić do kościoła, bo jak Bóg mógł pozwolić, aby mój mąż umarł?" That is a spirit of diversion stopping you from focusing on the one who has created you. A to jest taki duch podziału, który nie pozwala nam się skupiać na tym, czego Bóg od nas chce. "I am not going to church. Why didn't you let my children not die?" Spirit. When nie pójdę już do kościoła, bo czemu pozwoliłeś mojemu dziecku umrzeć? When you begin to doubt God and to ask him questions, you are in the spirit of diversion. Kiedy zaczynasz wątpić, kiedy zaczynasz przestajesz ufać Bogu, to jesteś taki duch podziału. And that's what took place from the first man, Adam and Eve. I to się przydarzyło pierwszemu mężczyźnie, Adamowi i Ewie. Czy to prawda? Is it true God is a liar? If he's a liar, why does he let you stay here and not see many other things? Jeżeli jest kłamcą, to dlaczego pozwala wam być tutaj i nie pozwala wam widzieć różnych rzeczy? So we have to avoid this. When we see Mother Mary, she's told, "You are going to suffer." I Maryja usłyszała, że będzie cierpieć. Your child is going to be pierced.
usłyszała, że jej dziecko zostanie przebite. Imagine today. Wyobraźcie sobie dzisiaj. You come with your child. Przychodzicie ze swoim dzieckiem. And our provost. I nasz proboszcz. Philip. Filip. He says. Mówi. Welcome here. Witamy. But your child is going to get cancer. Ale twoje dziecko będzie miało raka. Will you come back to church? Wrócisz do kościoła? Hello. Will you ask? Would you come back to church? Zapytaj się osoby obok, czy wróci do kościoła w takiej sytuacji. Abraham. Albo Abraham. You have a child. Masz dziecko. You have been praying for 30 years. Modliłeś się o nie 30 lat. But now I want you to take your child and kill your child. A teraz zabiorę to twoje dziecko i je zabiję. So I don't want this God. Więc nie chcę takiego Boga. Out. Niech odejdzie. So this is our life. The life listening to what God is asking you to do, and you know that you know you will end up victorious. Więc to jest nasze takie codzienne życie. Musimy uczyć się słuchać Boga, wiedząc, że skończymy jako zwycięzcy. Our first pope. Nasz pierwszy papież. Simon. Szymon. Simon means oznacza the one who is not strong. Tego, który nie jest silny. The one who is wavering, like, ten, który jest taki jak like reeds. Jak trzcina. Taken by every wind. Każdy wiatr, jak zawieje, tak on się prze. And Jesus comes and says. A Jezus przychodzi i mówi. And he sits. There were two empty boats. Tam były dwie puste łodzie. I'm talking about chapter 5 in Luke. W Łukaszu rozdział 5. There are some boats. Tam były dwie łodzie. Which are empty. Które były puste. And there is a congregation which has come and Jesus is preaching the word of God, the kingdom to them. Jest tam zgromadzenie, którego Jezus nauczał, mówił mi o Królestwie Bożym. While he is preaching, kiedy naucza, there are some boats, to są łodzie, which were empty, które są puste, and the people had given up, the fishers, fishermen, rybacy had given się poddali up, już. They are tying their nets. I oni już zwijają swoje sieci. Jesus comes. Jezus przychodzi. To where Simon. Do Szymona. The weak man. Do tego słabego mężczyzny. Was. At least he was there. A przynajmniej tam był. Siedział. He was there. Był tam. You are Simon. Jesteś Szymon. Maybe you have not entered really into holiness. Może nie jesteś święty. But Jesus is sitting now. With you, ale teraz Jezus siedzi z tobą. And he's saying, go deeper from now on. I mówi, idź teraz głębiej. I want to send you. Ja chcę cię posłać. Go deeper. Maybe you are not yet in the boat, but you hang on in the church. Może nie siedzisz w łodzi, ale w kościele. You're reciting the corona. Może the rosary. Może mówisz koronkę, rozaniec. Maybe you are coming here because of your mother. Może przychodzisz dla swojej mamy. I want to go because of my mother. I przychodzę tutaj ze względu na moją mamę. Oh, I love my babcia. Kocham moją babcię. If I don't go with my wife, I might not eat well my food. Jeśli nie przyjdę z żoną, to pewnie nie dostanę dobrego jedzenia. You are in the boat. Jesteś w tej łodzi. And Jesus is sitting with you. I Jezus siedzi z tobą. And he's saying. I mówi. Can you go? Can you go? Czy możesz pójść? Go and fish. Iść i łowić. And your prayer. A twoja modlitwa. I have been in this church for a long time. Jestem w tym kościele od tak dawna. I have prayed against cancer. Modliłam I have prayed for my family. Modliłam I've been za swoją working rodzinę hard. Przeciwko rakowi. I prayed for my sons, za mojego my daughters, syna, za moją nothing córkę. Nothing I have seen. I niczego nie widziałam. God says go deeper. A Pan mówi idź głębiej. That's the prayer was. I have been praying. I've finished all my rosaries. A moje modlitwy to były wszystkie koronki, różańce. I've been receiving Holy Communion. Przyjmowałam komunię I confess świętą. My sins several Wyznawałam times. Swoje grzechy wielokrotnie. But I don't see the results I wanted. Ale nie widzę tych znaków i cudów. God says go deeper. A Pan mówi idź głębiej. Keep on. Ciągle idź, nie poddawaj się. Keep in the waters, don't stay nearby. Go. Nie siedź tutaj, tylko enter idź. The sea. Wejdź do morza. Ah, if you say so, jeśli tak mówisz, I will go. To ja pójdę. Here I am, Lord. Oto jestem, Panie. Is it I, Lord?
If you say so, jeśli tak powiedziałeś, I will go. To pójdę. I will go. To pójdę. My Lord. Mój Panie. My ruler. So you go. Ty idziesz. But Isaiah says, I mean, Isaiah mówi, I am a young boy and I'm a sinner. Jestem młodym chłopcem, jestem grzesznikiem. I cannot go there. Nie mogę tam pójść. Those people are very hard. I cannot preach to them. To jest bardzo trudne, nie potrafię nauczać tych ludzi. Because I'm a sinner. Ponieważ jestem grzesznikiem. And God opens heaven. A Bóg otwiera niebo. And in heaven, a w niebie nobody has ever entered. Nikt nie jest. Only the angels are dancing. Aniołowie tam tańczą. There will be a time you will go there. Zobaczycie, będzie czas, kiedy tam pójdziecie. And you must help others who have not gone there. I musicie pomóc innym, którzy so tam nie idą, abyście poszli razem. You will go there. Byście wszyscy tam byli. First of all, po pierwsze, I want to clean your lips. Muszę oczyścić twoje usta. You have been telling lies. Mówiłeś kłamstwa. Maybe you have been using your lips to, for bad kisses. Może używałeś swoich ust do niewłaściwych pocałunków. Bad tongue, gossiping. Może plotkarstwo. Condemning others. Potępianie innych. I want to clean your lips. Chcę oczyścić twoje usta. And we have the prayer of today even now. Dzisiejsza modlitwa, którą mamy. It is a man who has been chosen by God. I mamy mężczyznę, który został wybrany like przez Pana. You and me. Tak jak ty i ja. Chosen by God. Wybrany przez Pana. And other people thought this man would never make it. I nie myśleli, że temu człowiekowi nigdy się nie uda. Potępiali go. Maybe your sister, your brother, you have been rejected in one way or another. Może ty, bracie i siostro, zostałeś odrzucony w jakiś sposób. By your family. Przez rodzinę. Maybe by your father. Przez swojego Maybe ojca. By your mother. Albo mamę. Maybe by your husband. Może przez swojego męża. They thought you would never make it. Maybe your teacher told you you are stupid, you will never make it. Powiedzieli ci, że nigdy ci się nie uda. Może nauczyciele powiedzieli ci, że jesteś głupi, że nigdy nie będziesz lekarzem. But God said, ale Pan mówi, you are the one I have chosen. Ty jesteś tym, którego wybrałem. I know you. Ja cię I know znam. Your heart. Znam twoje so, serce. Dear sisters and brothers, drodzy God bracia i siostro, knows your heart. Pan zna, Bóg zna God twoje serce. Is choosing us today. Bóg wybiera nas dzisiaj. To prepare people. Aby przygotować ludzi. To have a very big celebration on the year 2033. Aby było wielkie zwycięstwo w roku 2033. Praying celebracja, for them, świętowanie. Praying with them, aby się modlić z nimi. And letting them change and become Christians again. Aby oni się zmienili i na nowo stali się chrześcijanami. Then after 2033, po roku 2033 razem we will start a journey, rozpoczniemy podróż filled with the Holy Spirit, wypełnieni Duchem Świętym, help one another, pomagając to jednym be drugim, filled with the heart of God. Wypełnionymi sercem Boga. At the moment we are going there to the Protestants. Teraz idziemy tam. Jehovah's Witnesses, Baptists, tam są protestanci, świadkowie all those who believe in God. Ci wszyscy, którzy wierzą w Boga. And I hope we shall not make a mistake. I ja wiem i mam nadzieję, że nie popełnię błędu. Don't leave mass and say, I want to love the Jehovah's Witnesses, no mass. Nie, nie. Nie myślcie, że you love them? Nie opuszczaj mszy świętej, żeby kochać innych. Masz the ich kochać, tacy jacy są. You don't condemn them. Nie potępiaj you ich. Pray with them. Masz się you z nimi reach modlić. Out to them. Masz ich do nich dotrzeć. You don't leave mass. Ale nie opuszczaj mszy świętej. And I want to speak prophetically. I don't know anyone, even if someone might have power and say, I can't become a priest. I want to speak clearly. Ja chcę mówić w sposób proroczy. As long as the Catholic Church has maybe 10 priests in the whole world, only 10 priests celebrating the Mass, the Catholic Church will never die. Jak długo Kościół katolicki będzie miał chociażby 10 księży na świecie, tak długo Kościół katolicki nie umrze. Because Jesus Christ. Ponieważ ze względu na Jezusa Chrystusa. Will always remain. Bo my zawsze pozostajemy in His Church. W Kościele. And He said it. I on to powiedział, I will be with you że będę all z wami przez of wszystkie dni waszego życia. So let's not joke around with our Catholic Church. Rozejrzyjcie się w Kościele katolickim. Stay there. Pozostańcie tam. Mohere. Bądźcie moherami. But mohere dynamic. Ale dynamicznymi moherami.